Cześć kochani, witam Was na moim kanale w pierwszym dniu wiosny. Wow, niesamowite, jak ta zima szybko mi zleciała. Właśnie wybieram się po chlebek, oczywiście musi być świeży chlebek, jem prawie dziennie. Ciepły, fajny chlebek z warzywkami, to jest moje must have. Wiosna jest po prostu piękna, wszystko budzi się do życia. Cóż tu mogę więcej powiedzieć, patrzcie na te kwiaty tutaj nade mną. Nie wiem, czy będzie widać, ale po prostu drzewo jest całe białe w kwiatach. Jest po prostu magicznie, jest pięknie. I wszyscy chyba czekali na tą wiosnę. Do widzenia. Dziękuję. Chlebek z kłosa jest. Można iść jeść. Taka prostota, a taka dobra. Po prostu Polska i chleby to jest najlepsze połączenie ever. Jestem w Biedronce i patrzcie, co fajnego znalazłam. Krem do twarzy i pod oczy z Facebook. Bardzo fajny skład. Bierzcie, jeżeli widzicie. Tak samo tutaj ta pianka. Zobaczmy. Ale też wydaje się mieć dobry skład. Także dwa fajne produkty wylądowały w Biedronce. Gdzie jeszcze jest godnego uwagi? O tak. Bielenda Bakuchiol. Oczywiście Bielenda Chrono Age. Niestety mają tylko na dzień, a mnie by się przydał też na noc. Totalne szaleństwo. Chaos. Ale widzę, że tutaj mają właśnie te serum. I patrzcie, jaka jest promocja. Drugi 50% taniej, więc można po prostu by sobie wziąć o takie dwa serum. Albo jak lubicie tak bardzo te, to po prostu wziąć takie dwa i drugie jest za pół ceny, więc super sprawa. W różnych zakamarkach Biedronki można zdobyć przeróżne rzeczy. Widzę, że jest jakiś podkład BB. Muszę sprawdzić skład, ale widzę, że po 9,99. I też bardzo fajne promocje są te z Bielendy. Serum. Nie wszystkie mają dobre składy, ale cztery z nich tak. Te maseczki też jak najbardziej. I oczywiście moje ulubione płatki pod oczy. Ja się zachwycam zwykłym chlebem, jakby nie wiadomo, co to było. Ale jest po prostu tak dobre. Nie mogę się za bardzo też obiadać, bo dzisiaj jadę do rodziców i mają być pierogi. Właśnie je lepią dla mnie, także... Ta-da-da! Prostota jest najlepsza. Czekam teraz na rodziców. Jestem przy Kauflandzie, zaraz idziemy jeszcze właśnie do Rossmana, bo tutaj jest taki cały kompleks różnych sklepów, więc trzeba zrobić zakupy. I ja z mamą jesteśmy maniaczki kosmetyczne i kupujemy mega dużo kosmetyków. Chociaż ja teraz tak się ograniczam i kupuję tylko to, co mi naprawdę służy. Bo na początku świadomej pielęgnacji kupowałam wszystko, co tam było polecane z dobrych kosmetyków, żeby przetestować, żeby sprawdzić na swojej skórze. A teraz, jak już wiem, co mi służy, to po prostu sobie ewentualnie dodaję jakiś serum, testuję, coś sprawdzam, ale już nie tak jak na początku, że kupowałam po prostu tony kosmetyków, przychodziły mi tylko zamówienia do Anglii, a teraz już mniej więcej wiem, co lubię i tak dalej. Więc czekam na rodziców i idziemy do Rossmana na zakupy. Oh, hello! Rodzice przyjechali wreszcie. W Rossmanie jest ten? Co? Ten olejek? Jest olejek. To jest... Bo ona wtedy była na promocji za 3,99, a teraz jest już za 5,99 i to jest to. I jest to. To, bo będzie ci to potrzebne do kombo. Ma już zakupki zrobione. Gdzie chcesz iść jeszcze, mama? No, szachownica też mają fajne. Tutaj na zakupach. Właśnie przymierzałam sobie kamizelki, ale niestety żadna mi nie odpowiada. A te fajne takie beżowe były. Taka jasny beż, za duża, ta trochę za długa i ta czerwona, ale w czerwieni się źle czuję, więc wszystko odpada. Na spróbowanie wzięłyśmy sobie kulę do kąpieli. Skorzystałyśmy z promocji Eveline, że drugi był 50% taniej.
Tutaj poleciłam mamie serum z olejem z czarnuszki, rewelacyjne do włosów. Te ampułki to jest po prostu cudo nad cudami. Tu jeszcze mam masło orzechowe. Co my tutaj mamy takiego poprzykrywanego? Najwspanialsze rzeczy na świecie. Kraina pierogów. Ty to sam lepiłeś? Współpraca. Współpraca pierogowa. Z mamą? Współpraca pierogowa z mamą. I tutaj oczywiście do tego musi być do posypania cebulka. I już wszyscy bardzo, bardzo głodni. Jak idziesz do restauracji, to ile dostajesz pierogów? 8. One są takie większe, ja nie robię takie małe. Może nie moc małe, imbiru. Ale dostałam soczek moc imbiru. Najbardziej hardkorowy sok. No. Bo my wczoraj go piliśmy, poszliśmy na spacer, do sklepu też przy okazji. Też sobie wczoraj kupiłam. Patrz, no. Nie, tam sobie jest, to płacę. No mama, spróbuj. Czemu nie chcesz spróbować? Tutaj baton. A no fajnie właśnie, nie za dużo tej czekolady. Idealnie. Daktyle, masło orzechowe i czekolada orzechy, bez cukru. I orzechy. No. Oczywiście lody roboty mojej mamy. Więc super. Tak. Wracam do domu z całą wałówą. Czemu się nie włącza światło? Którą rodzice mi przygotowali. I tak zakończam swój dzionek. Wczoraj w ogóle patrzyliśmy na Kung Fu Pandę i chyba pójdziemy do kina na czwóreczkę, bo jest naprawdę super. Hejo. Hej, hej. Jestem na wizji? Si. Co tam słychać? No, w porządku. Głodny. Przyniosłeś jakieś jedzenie tutaj.